Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Przed nami Charvel, jest to model Pro Mode DK24 w wersji z dwoma humbuckerami. Moi drodzy, Charvel od lat zaskakuje grywalnością. Te instrumenty z serii Pro Mode i ten nowoczesny właśnie modern taki z serii DK mają to do siebie, że są stworzone dla gitarzystów, którzy lubią i mocniej, i różnorodniej. Tu na moich kolanach właśnie jeden z takich instrumentów. Korpus olchowy, taki super strat, zbliżony nawet kształtem lekko do Ibaneza AZ. Tak śmiało twierdzić, nie wiem, który do którego jest zbliżony, czy AZ do Charvela, czy Charvel do AZ, ale podobieństwa jakiegoś możemy się tam doszukiwać. Dodatkowo zawodowy osprzęt. Most to Gotoh 510T, czyli świetny sprzęt, często wykorzystywany przez butikowe firmy do produkcji swoich instrumentów. Mamy tutaj dwa przetworniki Seymour Duncana. Jeden to Full Shred, czyli SH10, a drugi Alnico 2 Pro. Dodatkowo potencjometr głośności, potencjometr tonu, pięciopozycyjny przełącznik i to, czego chyba firma Charvel pozazdrościła właśnie gitarą z serii AZ, czyli styczka, elektryczka tego switcha, który nie rozpina tylko na cewki, ale mamy w momencie, kiedy przełączymy ten przełącznik, aż 10 różnych pozycji brzmień. I na krótki chłopski rozum przedstawię Wam to tak. W pozycji, kiedy jest standardowa pozycja tego switcha, mamy brzmienie pełne, okrągłe, ciepłe, mocne, jak z humbuckerów. Po przełączeniu tego przełącznika w górę, robi nam się z tego taki Stratocaster z lekkim sterydem. Także mamy dwie gitary w jednej i naprawdę to jest skuteczne i działa. Jeżeli chodzi o gryf, to gryf jest zrobiony z klonu pieczonego. Ma przyklejoną podstrunicę również z klonu pieczonego i nabito na nią 24 progi jumbo. Sama podstrunica ma radius zmienny od 12 cali do 14, czyli tutaj wygodniej okrągło akordziki, a tu już się robi coraz bardziej płasko. Klucze blokowane są to klucze Charvela w przełożeniu 18:1 w układzie 6 w linii. Główka znana i lubiana od dawien dawna, także tutaj jest naprawdę fajnie, ponieważ mamy taki substytut a la klasyki Fendera, jednak jak się na to patrzy, a tu niezupełnie. Dodam tylko, że krawędzie tutaj w tej podstrunicy są wykończone na półokrągło, tak jak w drogich Fenderach i progi są wykończone naprawdę absolutnie fantastycznie, więc nie będziemy mieć problemu z grywalnością tego instrumentu. Na górnej krawędzi podstrunicy są duże fluorescencyjne markery, jak widzicie te małe kropeczki na podstrunicy znajdują się jako oznaczenia. Co więcej, gniazdo, montaż gniazda w Charvelach jest specyficzny, ale bardzo fajny. Ścięta krawędź dolna korpusu i wkładamy tam kabelek i wszystko się zgadza. Link do tej gitary macie pod spodem. Ja się z Wami żegnam, wchodźcie na gitarcenter.pl. Zapraszam Was do sklepu stacjonarnego przy ulicy Gdańskiej 54 w Łodzi. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Posłuchajmy, jak gra ta gitarka, a jest tutaj na czym grać, ponieważ tych pozycji jest aż 10. Do zobaczenia, hej! Yeah.
Thank you.